Dzisiaj Tymon wymyślił pomysł na odcinek, ale to się wyjaśni później. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry. Jesteśmy w sumie nie wiem gdzie, w polu. Mam nadzieję, że w ostatnim odcinku widzieliście. Jest, jak znaleźliśmy to miejsce. Jedzie. Tak? O, ho, 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 czy ty chcesz iść dalej, odkrywać, co jest dalej? Tak. No dobra, możemy tak zrobić. Tu już pociąg przejechał, autka przejeżdżają. Rogatkę. Ma taką pojedynczą rogatkę? No dobra. No rozumiem. W którym z ostatnich odcinków ruszyliśmy z Łaskowic i dotarliśmy w takie jedno miejsce? Chcesz jechać dalej, ale tu droga jest taka, powiem ci, średnia. Ale chcę pojechać. A nie możemy tu poczekać na jakiś pociąg jeszcze? Nie, chcemy jechać tam. Jeszcze jeden przejazd dalej? Tak. Ale Misiek, no tutaj po tych wertepach to ja nie będę jechał. A czemu? W sumie czemu nie? Misiek, upaczkamy auto. Tamto poprzednie miejsce to się nazywało Szynkielew. Tam już widzę, że chyba jedzie kolejny pociąg. A Tymon, powiedz, na jaki pomysł wpadłeś? Jaki to będzie odcinek? Dwa. O, uruchomiło się właśnie. No nie, ale co powiedziałeś, że będziemy jeździć na kolejne przejazdy, tak? Tak. I nagrywać. Taki będzie odcinek. Tymon właśnie w samochodzie tak powiedział, że tato, to jest taki mój pomysł na odcinek. Będziemy jeździć na kolejne przejazdy i nagrywać i będzie dużo przejazdów. Jedzie coś. Tam też jest przejazd. No. Tam też jest przejazd. Chyba będziemy musieli do niego pojechać. Dlaczego? No. No nie, no pan nam zasłonił pociąg. Chodź. Trąbi, jedzie. No i ten już ma normalnie światełko. Ja cię. On ma czerwone. A to on ma. Zaraz, zaraz, co to jedzie? Tereny. Ja cię kręcę, co to jest? Ale głośny. Ja cię. Tam jest następny przejazd. To co, jedziemy do niego? Tak. Tak. Kurczak, i zapomniałem, jak się ta lokomotywa nazywa. To jest ta ze stoczni. Tak? No. To jest ta ze stoczni. No dobra, no to jedziemy na następny przejazd w takim razie, jak taki odcinek. To pakujemy się do auta. I ruszamy, tam jest następny przejazd. No upaćkamy auto. Upaćkamy. Jakie wielkie rowy. Ja cię. Co to są rowy? No takie rowy. Nie ma rogatek. No i dobra, dojechaliśmy. Następny. O Jezu, co tu wystaje? Nie wiem, czy to była gałąź, czy to był drut jakiś. No. Dobra, dojechaliśmy do następnej rogatki na szczęście. No dobra, jesteśmy na następnym przejeździe. Właśnie w tym momencie powiedziałem, o, ciekawe, czy coś będzie jechało. I uruchomiły się światełka. I sygnał dźwiękowy. Jedzie, tam już widać, że coś jedzie. Co to jest? Wiesz co, nie mam pojęcia, ale chyba osobowy. Jedzie powolutku.
Jeszcze jest daleko. Wygląda na Ełka A. Moim zdaniem to jest Ełka A. Ale nie jestem pewien. A nie, nie Ełka. Ten ma normalne światełka, bardzo słusznie. Miał napisane taką kartkę, miał Łódź Kaliska. No takiego nowego kibelka z kartką Łódź Kaliska widzieliśmy już. Na Łodzi Kaliskiej. Albo nie, na Łodzi Fabrycznej widzieliśmy. Jedziemy na następny przejazd? Dobra, tam widziałem następny. No to dobra. To który to już będzie? Czwarty chyba. Ten jest trzeci. No to jedziemy na następny przejazd. Ale mamy szczęście. Właśnie podjechaliśmy. No i okazuje się, że ostatni przejazd, który widzieliśmy, to jest w Pabianicach. Dzwonek. Jedzie już, widać. Ełka trąbi. Chodź, jedziemy tutaj. Jedzie. Jedzie Ełka A z tamtej strony. O, i on też ma tak światełka zapalone. Ma czerwone. No, ma czerwone z przodu. O, ale zwolnił. A? Sierac. Ale fajnie, powolutku jedzie. Anders! Podnosi się, tak, ale ja jeszcze nagrywam pociąg. A tutaj, ta dziura, to jest Pabianice Północ. Tak, tak mi się wydaje, że mają być nowe dworce, znaczy nowe przystanki. I chyba tu powstaje nowy przystanek, Pabianice Północ. Musimy doczytać. No dobra, kończymy. Na dzisiaj, co mówimy na koniec? Do następnego. Do na następnego. Ale upaćkałem auto na tych wertepach. Zobaczysz w filmie.